Często jest tak, jak rozmawiam z gabinetami, to nie mają na przykład nawet pół godziny czasu, żeby w ogóle coś nagrać albo pokazać w sieci. No bo właśnie to jest to, co Arek pytał, jak wygląda sytuacja w ogóle na rynku beauty. Ja uważam, że tu ja absolutnie nikogo nie krytykuję, żeby była jasność. Ja tylko podpowiadam i jak rozwijać ten biznes. Uważam, że bardzo często dziewczyny nie chcą usiąść i pomyśleć nad takim elementem rozwoju biznesowego swojego w branży, czyli zrobić jakiejś takiej strategii, żeby mieć później ten czas na rodzinę, bo później dość często rodzi to frustrację, wracamy do domu, jesteśmy trochę sfrustrowani, że cały dzień siedzieliśmy w tym gabinecie, że w ogóle tutaj dziecku nie poświęciliśmy czas, nie wiem, na odrobienie lekcji, albo nie miałam na to czasu. Często później to rodzi takie problemy też niestety naszej frustracji, że sięgamy po telefon, wchodzimy na jakieś grupy kosmetyczne i zamiast dzielić się fajnie wiedzą, to wylewamy jakieś niepotrzebne żale nasze wewnętrzne, które często są spowodowane naszymi jakimiś takimi problemami, które gdzieś są. I trochę uważam więcej myślenia, więcej strategii i więcej budowania czasu. A jeżeli chcemy te paznokcie robić, bo nam one sprawiają frajdę, przyjemność, lubimy to robić, ja to szanuję, to tak twórzmy to w taki sposób, żebyśmy byli nie za 150 zł, tylko może za 250 zł, ale żebyśmy na przykład mieli klientów, którzy przyjdą nam na jeszcze inne zabiegi, czy też robiąc Agnieszkę i pięknie, ładnie zdobiąc serduszka czy inne rzeczy, te paznokcie, żeby zrobić taki, tą Agnieszkę starać się zaproponować, żeby została na inne zabiegi, żeby móc rozwijać te inne rzeczy, żeby później, nie wiem, czy wprowadzić jakiegoś pracownika, bo pamiętajmy, że też paznokcie są świetnym wabikiem do tego, żeby tego klienta zachęcić w gabinecie, bo te 2 godziny to jest czas na dyskusję i można chwilę sobie z tobą porozmawiać, powiedzieć: słuchaj Aga, a ty wiesz, że ja mam taki świetny laser do depilacji, a wiesz, że ja mam RF-a mikroigłowego, a ty wiesz, że ja mam to i to, i wtedy się okazuje, że ty stajesz się tym klientem. Jeżeli nawet na 10 osób jedna zostanie na inne zabiegi, no to na pewno to buduje rentowność i pozwala nam na zatrudnienie pracownika, bo bardzo często w też naszej branży jest problem z tym, że dziewczyny chcą zrobić wszystko same. Czyli wszystko, i paznokcie, i posprzątać, i zamknąć, i wyjść, i robi się taki problem, że nie mają czasu. Nie ma czasu na myślenie strategiczne.